Dzień dobry, dzień dobry. Jak już widzicie po tytule, dzisiaj będziemy rozmawiać o ciężkim przypadku, ciężkich sprawach. Zanim przejdziemy do dalszej dyskusji, to ja mam tylko jedno mega ważne pytanie. Dlaczego nikt mnie nie ostrzegł? Dlaczego nikt mnie nie uprzedził? Zapraszam. Tak. Więc w dzisiejszym odcinku, jak już widzicie, będziemy rozmawiać o bardzo trudnych sprawach. Jesień za oknem, ja się nie mogę doczekać. Ja bardzo lubię jesień, ponieważ to wszystkie kolory. Lubię ciepłą, tak zwaną polską złotą jesień, co niekoniecznie ma miejsce w Szkocji, ale trzymam kciuki. Także już widzę, liście się żółcą, czerwienią, brązowieją. Nie mogę się doczekać. Także jeżeli ktoś jest w Edynburgu lub bliskich okolicach, to dajcie znać, jeżeli ktoś ma ochotę na sesję zdjęciową, pobawić się w liściach, to dajcie znać. Chociaż może nie powinnam tak zachęcać. Ostatnim razem, jak się umawiałam na sesję zdjęciową, to wylądowałam w szpitalu. Ale może to przypadek. A tak naprawdę, jeżeli ktoś jest w okolicy, też lubi jesień i ma ochotę na zabawa ze zdjęciami w pięknych kolorach, to dajcie znać. A dzisiaj nie o jesieni, żeby nie było, dzisiaj zdecydowanie o roślinach. Wszystkim tym, którzy cierpliwie czekali na kolejny odcinek, dziękuję i zapraszam. Nie zapomniałam, nie pozbyłam się tych roślin. Jeszcze żyją w większości, nie wszystkie, ale to już inna historia. Roślinki, co z nimi? Więc tak, żyją. I część, naprawdę, ta dżungla to już jest naprawdę dżungla i ja nie żartuję, bo dzisiaj tylko jestem w stanie wam pokazać parę odcinków. Na pewno myślę, że parę będzie potrzebnych, żeby to wszystko ogarnąć, bo tyle się dzieje. Część niestety umarła, część zrobiła transformację, czyli może nie do końca umarła, ale może już nie jest w takim stanie, w jakim była kiedyś, a może nawet ma jakieś tam już odchody, nie odchody, rozchody. Wiecie, inne tam już pokolenie rośnie, a część to jest normalnie niesamowite, co się dzieje. Więc, jak już pewnie widzicie tutaj w tle, otoczyłam się, żeby mieć eksponaty do rozmowy, żeby nie było, że sama ja tylko tutaj puste słowa do was pokazuję. Co się dzieje? Już wam mówię, co się dzieje. Właśnie, od początku. Pamiętacie, jak kupiłam pięknego kwiatu o takich pięknych liściach i się zachwycałam? Tak zwana olkazja. I nie byłam pewna, mówię, ona biedna, coś się z tymi liśćmi dzieje, tam woda się zbiera na kwiatkach. Parę listków mi niestety pousychało, to znaczy one nie uschły, one jakby przewiędły z nadmiaru wody. Ja myślę, że ta roślina taka jest specyficzna, że ona nie tyle zasycha, ile po prostu jakby ma nadmiar wody i później zasycha. Dziwna jest, ale jest. Ale jest i ona ogólnie była piękną roślinką. Ona była, ja wiem, jak ją kupiłam, była takiej wielkości, miała może takie liście, piękne liście, nigdy takiego, takiej rośliny nie miałam, więc byłam zachwycona. I teraz tak, ona dalej żyje, żeby nie było, dziwnym trafem żyje i nawet ma się świetnie. A co jest problemem? Problemem jest to, że wy zobaczcie teraz jej wielkość. Ja wam pokażę. Ona przerosła nie tylko swoją doniczkę, ale ona przerosła nawet mnie. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie wielkość tego liścia w porównaniu do mojej głowy? Czy wy widzicie, co się z tym w ogóle dzieje? Przecież to jest jakiś gigant. To ja się zachwycałam, że to miało takie fajne, większe kwiaty rosłe. Ale dlaczego mi nikt nie powiedział, że to jest coś tak wielkiego? To znaczy inaczej, ja pamiętam, że Ewa mi pisała, że ona ma kwiatkę, on będzie duży, ale ona miała inny rodzaj. Ona miała takiego gigantum, co my wiedziałyśmy, że będzie większa. Dlaczego mi nikt nie powiedział, że to też jest takie duże? Bo ja nawet nie wiem, co ja mam teraz z tym zrobić. Zobaczcie, jakie to już jest wielkie w doniczce. Ja to dopiero co, nie wiem, 3 miesiące temu przesadzałam. I tutaj, nie wiem, czy zobaczycie, ale jej już korzonki wychodzą dnem. Także znowu trzeba przesadzać, trzeba znaleźć większą doniczkę.
Co nie jest problemem. Problemem jest to, gdzie ja na nią znajdę miejsce. I tutaj oczywiście wielki uśmiech w stronę mamy i cioci. Może macie ochotę przygarnąć. Żal się z nią rozstawać, nie będę kłamać, bo jest naprawdę pięknym kwiatem, ale boję się, że niedługo nie będzie tu na nią miejsca i że nie będzie, to znaczy inaczej, ja miejsce na nią zawsze znajdę, tylko ona wtedy może już nie mieć takich dobrych warunków do rośnięcia. Także to jest jeden problem. Także to zdecydowanie mnie przerosło. Ale to nie jest też jedna roślina, która tak postanowiła poszaleć. Pamiętacie Monikę? Malutką monsterkę? Proszę. Oto Monika. Ona nie jest taka wielka, jak na przykład Konstancja, bo Konstancja to jest taka duża, że ja nawet już jej nie udźwignę, ale wciąż, jakby z takiej małej monsterki, proszę, to jest wciąż mały liść, jak na monsterę, ale jakie to jest wielkie. I ona podobnie. Nie dość, że ma się wielkie liście, to jeszcze patrzcie, co tu się dzieje. Jakby... No co tu się dzieje? Przecież to jest rozpacz. Tą doniczkę to trzeba będzie rozcinać, bo tu już nawet nie ma co wyciągać. A ją też przesadzałam parę miesięcy temu. Także Monika również ma się świetnie. Konstancja debatuje. Debatuje właśnie sama z sobą, czy ja mam się rzucić na ten kwiat. Ja nie będę w stanie jej podnieść. Ja myślę, że ja wam zrobię przybitkę, jak ona wygląda. I to są tylko te, wiecie, największe. I to są te z tymi dużymi liśćmi. Ja już nie mówię o tych, które mają długie gałązki, jak na przykład Albert. Ja mam ponad 1,90 m wzrostu i Albert, stojący na linii mojego wzroku, już sięga podłogi. Także nie wiem, nie wiem. Pewnie powinnam je poucinać, żeby one zaczęły rosnąć, wiecie, tak w szerokość, ale ja nie mam serca. Jakby ja się w ogóle nie nadaję do tego, ja powinnam może zmienić jakby hobby, bo ja uwielbiam, jak te kwiaty rosną, ja uwielbiam, jak one mają się świetnie, ale ja nie mam serca ich obcinać. No chyba, że jest to monstera Adansonii. Adansonii to jest jedyna roślina, to wiecie, z tymi wijącymi się wężami, które nie mają żadnej liści, w których nie mam żadnych skrupułów. Już ją obcięłam parę razy i to też wam muszę pokazać, bo to jest normalnie, ona jest gorsza od trzykrotki. Ją obetniecie, wsadzicie do wody, ona za chwilę rośnie i za chwilę znowu puszcza te swoje pędy. Ale, co wam jeszcze powiem? A i w ogóle przepraszam, jak mówię za szybko, bo dawno nic nie nagrywałam, więc się odzwyczaiłam, że trzeba wolno. Tak, pokazałam wam Monikę, pokazałam wam Alokazję. Co jeszcze wam nie pokazywałam? Pamiętacie moją tetraspermę, Raphidaphora, Mimi zwana. Więc Mimi, jako mały uratowany badylek, miała się świetnie. To jest Mimi, stojąca na podłodze i ona wygląda tak. Typu ona ma z jakieś... muszę uważać. Muszę jej większą podpórkę kupić. Ale ona wygląda no tak. No tak. I ona też przerosła już swoją doniczkę, przerosła swój kijek. Jest piękna. Nawet nie będę tutaj ukrywać, że ogromnie mnie cieszy to, że ona tak rośnie i że ma takie piękne, duże liście. Tylko teraz nie wiem, co zrobić. Przypuszczam, że też będę musiała ją przestawić do większej doniczki, bo w tej to nawet widzicie, patyczek już nie daje rady. No, miesiąc temu ten patyczek był mniejszy od roślinki. No, jaki żal. Także ona potrzebuje podpórkę. Tutaj stoi na statywie. I niech ona się nie połamie. Możliwe, całkiem możliwe, że ją trzeba obciąć i ukorzenić, żeby jakby ich było więcej. Ja mam ich tam trzy albo cztery. Widzę trzy, ale wydawało mi się, że są cztery. Raz, dwa, trzy. No trzy. Inaczej się nie da. Trzy. Mam trzy takie roślinki. Czy mi więcej potrzebne? Niekoniecznie. Ale czy ja wiem, co z nią zrobić, jak ona będzie rosła tak dalej w górę? Też niekoniecznie. Więc nie wiem. Naprawdę to jest dylemat. To wszystko mnie zaczyna przerastać i ja nie wiem, co z tym zrobić. Edward, który jest tam za wami, za kamerą. Edward no trochę podupadł na zdrowiu. Prawie pogubił wszystkie liście. Zawinęłam go, przesadziłam go do innej doniczki, dałam mu takie patyczki i zawinęłam go wokół tego. No i teraz coś odbija, ale to już nie jest to samo. Także Edwardem też się trzeba będzie zająć. Ale
z tych dobrych wieści, żeby nie było, że tylko narzekam. No to znaczy ogólnie to są dobre wieści, tak, że rośliny rosną. To, że ja na nie nie mam miejsca, no to już inna sprawa. Ale co chciałam jeszcze wam powiedzieć w tym odcinku, ale może poświęcę się więcej w innym odcinku, to, że odkryłam nowy rodzaj roślin, które skradły moje serce. I to są, żebym nie skłamała, filodendrony. Filodendrony i mam ich 3. Jeżeli pamiętacie, pierwszy chyba, który kupiłam, to był ten, taki birkin, on już tutaj pogubił liście. Nie wiem, czy to z przesuszenia, całkiem możliwe, czy po prostu on ma taki cykl życia, ale jest przepiękny. Przepięknie uwielbiam to, jak one rosną, jak te liście mają takie piękne kolory i kształty, więc ten to już jakby tu nawet nie ma co dyskutować, jest piękny i on jest najmniejszy. Później, jak pamiętacie, kupiłam taki inny, wciąż mamy te tutaj, pomagacze. Czekajcie chwilę, o, wszystko na łóżku, Filip zobaczy to, znowu mi się oberwie. Ale, dobra, co mówiłam, filodendron, aha, drugi, który uratowałam, bo on taki, pamiętacie, obszarpaniec był, to jest chyba, i znowu zapomniałam, Red Emperor, albo Imperium Red, coś takiego, coś z czerwonym. Ja nie byłam pewna. Wciąż twierdzę, że to pewnie ten czerwony, a nie różowy, ale jest. I on rósł pięknie, wypuścił chyba 2 nowe liście od kiedy jest u mnie i później znowu zaczęło mu się przysychać. I tutaj niestety jest taki listek, który się nie rozwinął i on już chyba się nie rozwinie, ponieważ mi się wydaje, że on miał za mało wody w tej fazie, kiedy on powinien te liście rozwinąć. I on jest taki biedny, poskręcany. No nie wiem, ja tak delikatnie staram się mu pomóc i go stawiam ten taki parownik koło niego i też spryskuję, chociaż słyszałam, że to niewiele daje, ale no nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze jakoś da się go uratować, ale jest piękny. Jakby pomimo, że jest taki obszarpany, to ja wciąż uwielbiam kształt tych liści, kolor tych liści, głębię tej zieleni i w ogóle te czerwone takie bordowo-brązowe elementy na łodygach i liściach, także uwielbiam. I ostatni, i tutaj kolejny gigant, coś co kupiłam przypadkiem, jak byliśmy na zakupach w Lidlu. Kolejny filodendron. I to nie mam zielonego pojęcia co to jest, patrzyłam i to jest chyba jakaś tam princess, mi się wydaje, że możliwe, że nie, no, on jest cały zielony, więc nie może być pink princess. Ale jak rośnie ma takie mega jasne, nie wiem czy zobaczycie, tutaj, o, ma takie mega jasne, zielone liście, one są przepiękne. Jak mówię, każdy jest przepiękny. Mają takie różowo-czerwonawe łodyżki i liście takie piękne, duże, no cudowne są. Także ja mówię, ja jestem zakochana w filodendronach, to jest mój nowy, ogólnie ulubiony gatunek. Więcej nie kupuję, ponieważ nie mam miejsca, także już nawet nie chodzę, jak wchodzę do sklepu, to już nawet nie patrzę na dział, gdzie są rośliny, tylko idę, bo mówię, jak zobaczę, to będzie jak zawsze. Zobaczę, już nie będę w stanie przejść obojętnie obok. A gdzie ja je dam? Jak tutaj takie giganty rosną? Także, nie wiem. Jeżeli macie pomysł, jak można cokolwiek, może z tą tetraspermą, tetra coś tam, cokolwiek, już nawet nie pamiętam, ale z tą rafidoforą, czyli Monstera Minima, jeżeli wiecie, co z nią robić, żeby jakoś ją wzmocnić, tą gałązkę, bez obcinania, no chyba, że mi ktoś powie, że trzeba obciąć i to będzie dobrze dla kwiatka, to mogę, tak jak tą Adansonii. A reszta, no nie wiem. Widziałam ostatnio, że właśnie te monstery, ja myślałam, nie wiem czemu, że one zawsze rosną, tak wiecie, w tym, w kupce jakby i tyle, ale widziałam, że ktoś właśnie też je tak na takim patyczku do góry się pupnęły, jak ta minima. Także nie wiem, może to jest w mały sposób, że taki wielki, dwumetrowy, trzymetrowy badylek do środka i po prostu ją montować, niech ona sobie rośnie jak takie pnącze. I tak, tyle. Także jeszcze raz, dlaczego nikt mnie nie ostrzegł? Przede wszystkim z tym, już tam kij, z tymi monsterami to przeżyję. Wiedziałam, że mogą być duże. Nie wiedziałam, że mogą się pnąć, ale to
to popatrzcie na to raz jeszcze. I oto tym akcentem pożegnajmy się dzisiaj. Jeżeli ktokolwiek ma ochotę na alokazję, liczcie się, że może was taki gigant czekać. A to jest jeszcze młoda roślina. Bo ile ja mam? Pół roku? Nie wiem, może trzeba będzie to oddać do ogrodu botanicznego w ramach akcji charytatywnej. Albo do cioci i mamy. Raz jeszcze pozdrawiam. Także na dzisiaj to dziś. Bardzo krótki update roślinny. Będę musiała znaleźć czas, żeby zrobić wam drugą jakąś albo trzecią nawet serię, bo te maluszki, nie uwierzycie, co się z maluszkami dzieje. One po prostu już nie są maluszkami przede wszystkim, a po drugie niektóre już mają takie małe roślinki, takie wiecie, jakby pączuszki. I to też jest niesamowite. Także na tyle, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się spodobało i cieszycie, że tak jak ja, że te rośliny wciąż żyją. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, miłego dnia i do następnego. Cześć!